Chodź, Mariam. Mam dla ciebie niespodziankę. Odparła przyjaciółka i znów kinęła dłonią, ponaglając ją. Mariam zdjęła rękawiczki, starannie odłożyła je na stół i ruszyła w kierunku gościa. Co się stało? Zapytała z zaciekawieniem i uśmiechem. Gariel przycisnęła palce do ust, uśmiechając się zagadkowo. W jej oczach nie trudno było dostrzec radość dziecka, które odkryło jakąś tajemnicę i koniecznie chce podzielić się własnym odczuciem z rówieśniczką. Chodź ze mną. Szepnęła, ciągnąc przyjaciółkę za rękę w sukni. Ta jednak nie miała ochoty na sekrety i próbowała się bronić. Nie mogę, Gariel. Muszę dokończyć to, co właśnie zaczęłam i posegregować dzieła. Chodź, chodź! Nalegała tamta. Książę będzie znów niezadowolony, jeśli... Książę, książę, książę. Przedrzeźniała ją przyjaciółka. Nasz książę jest w podróży. W podróży? Mariam spojrzała na nią zaskoczona. Teraz zrozumiała, dlaczego od 2 dni nie miała okazji go spotkać. Tak, pojechał do mojego ojca, do Monsaurens. Rzuciła tamta niecierpliwie. Chodź wreszcie, nie mamy czasu. Co to za tajemnica? Zapytała Mariam, próbując odczytać z twarzy przyjaciółki, co kryje się za tym zdenerwowaniem i podnieceniem. Ale tamta, nie czekając dłużej, już biegła w kierunku schodów. Nie widząc innego wyjścia, jednocześnie czując wzrastającą ciekawość, ruszyła za towarzyszką. Po chwili dotarły na dziedziniec. Gariel już dużo wolniej szła przodem, a dystans między nimi zwiększał się coraz bardziej. Mariam, oszołomiona zgiełkiem wokół, z zainteresowaniem rozejrzała się po tłumie gapiów. Cały plac był pełen służby, chłopstwa i rycerzy. Z trudnością przechodziła między ludźmi, którzy jednak z szacunkiem rozstępowali się na jej widok, a służące kłaniały się nisko. Wszyscy zebrani kłębili się, próbując dostrzec coś za pleców tych stojących bliżej. Powoli dotarła do miejsca, w którym stała gwardia przyboczna księcia. Rycerze od razu rozsunęli się przed nią, robiąc wygodne przejście. Odetchnęła z ulgą, gdy wreszcie dotarła do dowódcy straży, Alberta de Barre. Ten przystojny, młody i dobrze zbudowany mężczyzna uśmiechnął się do niej niezwykle przyjaźnie, z troską podając jej dłoń i pomagając przejść na podwyższenie. Gariel stała tuż obok i patrzyła ponad tłumem w kierunku centrum całego zamieszania. Dłoń gwardzisty była niezwykle silna i dała jej na moment, w tym szalejącym tumulcie, swoistego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. W jego oczach widziała oddanie i swoisty podziw. Rzeczywiście, wyglądała niezwykle, w ciemnozielonej sukni, podkreślającej kolor jej szmaragdowych oczu, tak wyjątkowo kontrastującej z puklami kasztanowych włosów, lekko upiętych z tyłu głowy. Mariam stanęła tuż obok niego i od razu poczuła się lepiej. O wiele pewniej niż w tej rozbawionej i nieokiełzanej masie poniżej. Spojrzała w lewo i oczy napotkały wzrok kilku rycerzy, którzy zamiast patrzeć przed siebie, najwidoczniej śledzili każdy jej ruch. Jakby tego nie zauważając, odwróciła głowę w przeciwnym kierunku. Tuż przed sobą widziała barwnie odzianego błazna, który paradował wśród pospólstwa, opowiadając jedną ze znanych jej anegdot. W tym też momencie w oddali zauważyła kilku ludzi, którzy budowali scenę. Teatr. Ta myśl pojawiła się jak grom z jasnego nieba, a zaraz za nią uścisk w żołądku. Teraz uważnie przyjrzała się jednemu z komediantów i nagle poczuła, jakby nogi ugięły się jej w kolanach. W ostatniej sekundzie, by pozostać niezauważoną, przyłożyła do twarzy śnieżnobiałą koronkową chusteczkę i odwróciła się w kierunku Alberta de Barre.
Hrabio, jest mi jakoś słabo. Proszę o przejście. Szepnęła. Gwardzista z przejęciem zmierzył ją badawczym wzrokiem i uchwycił za przedramię. To solidne oparcie pozwoliło jej zachować równowagę i szybko zejść ze schodów. Torując drogę i nie puszczając jej z uścisku, rycerz szybko dotarł do najbliższego z korytarzy. Minęli ostatnie osoby ze służby. Jedna ze zdziwionych pokojówek dygnęła nisko i wyszeptała z przejęciem. Pani, co się stało? Czy wołać medyka? Mariam w geście odmowy tylko machnęła dłonią, a gdy uznała, że mrok arkad ukrywa ją przed wzrokiem gapiów, odsunęła chusteczkę i zatrzymała się. Rozpoczyna się sprzedaż edycji limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Dowódca straży delikatnie zwolnił uścisk i puścił jej ramię. W jego oczach zauważyła zatroskanie. Wszystko w porządku, Albercie. Tutaj jest mi o niebo lepiej. Dla mnie to zbyt dużo ludzi. Szepnęła. Mężczyzna z wyczuwalnym szacunkiem i zaniepokojeniem patrzył na nią, ale widząc rumieńce na jej policzkach i szczere spojrzenie jej oczu, znów uśmiechnął się, mówiąc: to był z pewnością pomysł Gariel. Wyprowadzić cię, pani, w taki tłum motłochu. Mariam znów spojrzała w jego piwne oczy, odetchnęła głęboko i szepnęła: ach, Gariel. Gariel uwielbia zabawę i czuje się w takim miejscu jak ryba w wodzie. W przeciwieństwie do mnie. Nieważne, Albercie. Wrócę lepiej do mojej komnaty. Czy mam przywołać Betty? By towarzyszyła ci, pani, w drodze i przez resztę dzisiejszego wieczoru? Nie. Nie trzeba. Tutaj w chłodzie arkad czuję się już o niebo lepiej. A twoja siostra nie jest moją niewolnicą. Niech spokojnie ogląda przedstawienie. Dziękuję za pomoc. Nie czekając ani chwili dłużej, odwróciła się w kierunku schodów i ruszyła na górę. Oby jak najdalej od tego miejsca, pomyślała. Mężczyzna nadal z troską patrzył za nią, nie mogąc oderwać wzroku od jej lekkich ruchów. A gdy zniknęła za zakrętem, westchnął i oddalił się znów w kierunku dziedzińca. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube, pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla ciebie dostępne na mojej stronie bukardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje ci, że możesz oglądać i słuchać, kiedy chcesz, 24 godziny na dobę, wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.